informacji, bo poprzednie teksty były w języku jidysz, języku obecnym w zakupcie martwym, ponieważ w Izraelu mówi się obecnie hebrajsku, a jidysz jest to, no, z hebrajszczony niemiecki, jeżeli możecie uwierzyć, że coś takiego jakieś powstało. Więc oczywiście w Nowym Izraelu takim językiem się nie będzie mówiło, więc nawet oni tego nie rozumieją. A weź się nauczył. Tego powinno się wybrać po polsku, ponieważ niestety Żydzi z nas. Myśli się rozkrywając.